Cześć, witajcie, z tej strony ja, Mikalo, witam was w kolejnym odcinku z BlockStarPlanet. A dzisiaj, jeżeli zginę, to mówię, ile zarabiam na YouTubie. Bardzo to pytaliście często, więc prawie, że teraz no, będzie to mówienie. Będę wam mówił, no, na ile, na po prostu film, ile zarabiam. Nie będę wam mówić ogólnie, macie sobie sami w sumie, no dobra, nie przejdziecie sobie sami, ale nie będę mówić jak ogólnie, tylko na przykład za film, na przykład za ten film, ile zarobiłem i w ogóle. I sobie wszystko porównamy, więc VIPka z poprzedniego filmu, VIPa na miesiąc wygrała ta osoba, więc gratuluję ci bardzo. I dzisiaj robimy VIPka na tydzień. Jeżeli wy chcecie wygrać VIPa na tydzień, to zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, kliknijcie subskrybuj, tam dodać taki czerwony przycisk, naprawdę bardzo on jest ważny, oraz napiszcie swoją nazwę w komentarzach, a my możemy już zaczynać, ale najpierw intro, kochani, i oczywiście wszystkich pozdrawiam z czatu. Dobra, więc przejdziemy sobie taki drip i serce parku są pierwsze w topce, było naprawdę na bardzo trudnego. No zobaczymy jak to będzie, no jeżeli zginę oczywiście mówię, więc lecimy. Czego tutaj nie ma, jakiegoś kluczyka, bo kluczyk jest ważną rzeczą, czy go nie ma, bo jak będzie, no to będzie problem i ja tego by... Co, proszę? A tutaj jest, kurde, skrył się tak dziwnie. Tak się dziwnie skrył, lecimy, łoki ładne, to jest fajne, wow, wow. Tutaj lecimy, o nie, dobra, o tak możemy zrobić, pyk, pyk, troszeczkę to znam, ten parkour, okidoki, tak, to robi tutaj, tu, oj, dobrze, pięknie, tutaj hopsi, oj, lecimy, okej, tutaj takie tasianki troszeczkę takie, można sobie ścitować, no spoko, spoko, jak ktoś nie umie, no to ma tak zrobić, to jest bardzo fajne, bo na telefonach bardzo ciężko się robi 105, więc naprawdę bardzo fajnie, że ta osóbka ta zrobiła. Och nie, zatrzymałem się, to nie fajnie, bo jak się zatrzymamy na dripie, no to jest cienko, po prostu powiem wam, jest ciężko, jeżeli się zatrzymamy na dripie. Okej, kluczyk tu był, ale trzeba uważać oczywiście. Okej, trampolinki, bardzo fajne trampolinki, bardzo ładny park, naprawdę on jest cudowny i nie mogę tego zaprzeczyć, bo naprawdę jest ładny. Okej, lecimy, w ogóle fajnie jakby dodaje do pakietów Diamond jakby klocki, nie były przedmioty dolne, bo widać, że kurczę moderatorzy w ogóle teraz dodawają stare wszystko, stare wydarzenia, dodawają stare pakiety Diamond, to jest dla mnie bez sensu, bo czy to jest tak trudno wymyślić jakiś pakiet Diamond, czy wymyślić wydarzenie, naprawdę wydarzenie to dobra, okej, znaczy pakiet Diamond rozumiem, że może być ciężko, ale, wydarzenia to jest taki banał do wymyślenia, że naprawdę ja nie wiem czemu oni robią stare wydarzenia. Znaczy, ja się cieszę, że teraz są takie malutkie bomby. Jeśli jakby były potrójne skarby, to bym się jeszcze bardziej cieszył. No ale no na przykład te bitwy, w ogóle wydarzenia to są takie bez sensu. Po prostu cię będę musiał napisać do modów, żeby o jakieś wydarzenia będę im pisał, bo jak oni nie wiedzą jakie wydarzenia, to może im będę pisał w sumie, bo może wtedy tego, więc piszcie w komentarzach jakieś fajne wydarzenia, jakieś pakiety Diamond, to może do moderatorów napiszę ogólną wiadomość ze wszystkimi pomysłami, naprawdę dużo pakietów Diamond i tego, i może nie będą powtarzać tych właśnie wydarzeń, bo troszeczkę to jest bez sensu, że będą teraz powtarzać w kółko, bo tak to widać, że tak mają robić, więc no... Dobra, w ogóle czemu ja wyszłam znajomych i w ogóle to przyszedłem, wow, 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 szok, szok. Dobra, więc lecimy sobie na jakiś parkour, o, lubię Fiaty, ale fajny parkourek, tak ładny, taki czekoladowy. Czekoladowy, lecimy, o, ciu tu, kryształek, aktywo. Jak można być tak nieudolnym, żeby na parkurze z dripem nie zginąć, a na klocku zginąć? Ja nie ogarniam. To jest troszeczkę dziwne, nie ogarniam tego, więc no już wam pokazuję jeden z filmów. Więc proszę bardzo, jest to pierwszy filmik, jest to najpopularniejszy filmik na moim kanale, jest to gracz VIP kontra gracz bez VIPa na BlockStarPlanet i tak. Wyświetlenie ma 65 tysięcy, to jest naprawdę bardzo dużo, no bardzo dużo naprawdę. I zarobił ten film 76 zł. Macie powiedzieć sobie, bardzo dużo Mikalo, bo 80 zł to naprawdę ogromnie, ale... nie do końca. Filmy, które nie przekraczają 10 minut, to po prostu nie możemy ustawić więcej reklam. Tylko jedna reklama się ustawia. Jeżeli jest jedna reklama, a nie więcej, no to od razu wiadomo, że mniej zarobimy. Dlatego dużo youtuberów robią filmy ponad 10-minutowe, żeby wstawić więcej reklam, no i więcej zarobić. A potem zobaczycie na innym właśnie filmie, gdzie właśnie ma 10 minut i o wiele bardziej jest to tak rozbieżne i o wiele opłacalne, bo tak naprawdę gdybym miał te 10 minut, taką minutę bym dorobił, to naprawdę mogło być to bardzo dużo, tak naprawdę. No ale niestety, no nie zrobiłem 10 minut, smutne, więc przechodzimy do parkurów. Dobra, więc jesteśmy, no to przejdźmy sobie ten parkour znowu. No jak widzieliście, no po prostu, w sensie w YouTube jest tak, że po prostu jeżeli macie te zarabianie jest od dużej ilości subskrypcji, od dużej ilości wyświetleń, oto po prostu filmy 10-minutowe możemy wstawiać reklamy kiedy chcemy. Znaczy są limity, ale możemy dużo wstawić. A jeżeli są filmy poniżej 10 minut, no to możemy wstawić, to YouTube nam teraz tylko jedną reklamę. No i to jest bardzo słabe. Dlatego dużo youtuberów właśnie robi te 10-minutowe odcinki, żebyście wiedzieli, bo może nie wiecie, że tak jest, ale właśnie tak to działa wszystko, tak to działa. Jeszcze mam kilka screenów, więc zobaczycie sobie jak zginę oczywiście, ale no zobaczymy. Lecimy sobie hop, hop, lecimy ładnie, pięknie, tung i tung, osłudka Pushinger biła, pozdrawiam wszystkich z czatu oczywiście, miło mi, że gracie, bo jest teraz 23:21 jak ja to nagrywam, no jest to dosyć późno. Będę sobie pewnie grał w koparsko, bo fajnie, bo dzisiaj nie grałem, tylko grałem tylko na odcinku. Nie wiem, czy ja robiłem cały dzień, że jeszcze nie byłem na kopanie. Mam coś z głową, spokojnie, mam coś z głową. No, lecimy sobie, spróbujmy ten parkour. Przecież teraz tu już nie zginę, no bo ten jest jakiś hardkorowy parkour na świecie, taki zwyczajny powiem. O nie, jumpy i jumpy. O kurczę, lecimy dalej. Jest. Upsi, okej, to są dosyć dalekie skoki, więc trzeba uważać, bo jak zginiemy, no to będzie, muszą pogadać, więc zobaczymy, dobra. Okej, tu prosto, och no, daleki skok widzę. Okej, udało się, no i tu będzie metra, więc super. I ostatni skok, no i mamy, no proste to było, więc lecimy teraz na coś hardkorowego, bo musimy się postarać, żeby coś było hardkorowego. To jest 1000, no i naprawdę to jest dripowe, więc naprawdę może być kiepsko z tym. No zobaczymy oczywiście jak to będzie, więc lecimy, odwalamy manianę, no nie wiem czy nam się to uda, bo to nie są już przelewki, jak tu widzimy, postaram się to szybko To był lag, widzicie laga, to była ścinka i nie zauważyłem tego. Znaczy zauważyłem, tam są smoły, ale no bo miałem ścinkę, więc... Bardzo fajny BlockStarPlanet, oczywiście mła, kacę ciebie bardzo za te lagi. No więc pokażę wam następny screen. Więc teraz mamy życie mamo BlockStarPlanet i to ma już 10 minut, dlatego ma być więcej reklam. No i tutaj widzicie, ma 513 000 wyświetleń i zarobiło 828 zł. A tutaj zarobiło za 65 766, więc widać, że tutaj się opłaca właśnie robić reklamy 10-minutowe, czy filmy 10-minutowe, bo widzicie? Więcej zarobiliśmy niż jak tutaj wyświetleń, bo naprawdę tu jest mniej, tu tylko jest różnica 100 000, a tu jest różnica 200 000, naprawdę dobre. No tutaj czas oglądania jest dosyć słaby, ponieważ czas oglądania jest słaby, ponieważ jest po prostu słaby i po prostu ten film Życie Momo ma bardzo niski czas oglądania, ma tylko 27%, a to jest bardzo niskie, kiedy na film często mam po 40%, powyżej 3%, bo naprawdę bardzo słaby ten odcinek Życie Momo był do oglądania, no bo naprawdę no, otrzymanie uwagi widzów było bardzo słabe, więc lecimy na parkour. Dobra, więc lecimy znowu, okej, mam te kluczyki, postaramy się to szybko, ładnie przejść, ale żeby przejść, no nie, żeby nie zginąć od razu, bo to będzie jakaś patologia, jak zginę. Dobra, lecę, ale naprawdę ten parkour jest hardkorowy, więc wybaczcie mi, że tak lamię, chociaż pewnie się cieszyć, bo jeszcze mam troszeczkę screenów. O kurde, dobra, udało się, wsiu, tu, okej, jesteśmy, okej, mam checkpoint, ale nam jeszcze checkpoint ani trochę potrzebny, ponieważ no, zginiemy, to zginiemy. Lecimy, okej, dobra, trzeba uważać, kurczę, dripy są hardkorowe, no dripy są za ciężkie, dobra. Mamy kluczyk na szczęście, jest prograczem BlockStarPlanet, oczywiście łapcia w górę się należy, żato. No znowu, dobra, no, ten parkour jest jakiś za trudny parkour, więc pokazuję kolejnego screena. I teraz pokazuję wam coś, co was szokuje. Też mnie zszokowało, ponieważ to jest troszeczkę podejrzane i niby jak. Jest to niezgięcie na BlockStarPlanet. Ma on 15 minut, ma 457 000 wyświetleń, czyli mniej od tam Życie Momo i mniej o wiele od właśnie gracza VIP. Ma 3 miliony minut oglądania, czyli naprawdę był bardzo dużo oglądany i zarobił tyle złotych. Nie wiem jak, jestem sam w szoku, że film zarobił tyle, skoro ma tylko tyle wyświetleń. Ale patrzcie, ma tyle watch time'u, coś 2%, naprawdę wysoki. No i od watch time'u właśnie zależy. Zależy, czy po prostu wasz film będzie bardziej wyświetlany na YouTubie. No widać, tutaj ma duży. No i właśnie więcej zarobku. No bo jeżeli mam 6 minut czas oglądania, no to około 3 reklamy mi się wyświetliły każdemu. No więc naprawdę to jest bardzo dużo, więc w szoku jestem. No więc kończymy ten odcinek, już nie ma co pokazywać. Mam nadzieję, że troszkę dowiedzieliście. Więc dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się miło oglądało. Więc pa pa!